idą dary te, z którymi są owoce, dary pól, sadów, a przecie tu w Grójeckim to te najważniejsze dary. Udekorowane pięknie, które będą składane na ołtarzu, dary przyrychtowane przez zespół ponadgimnazjalny w Jasieńcu. I Jasieniec ze swoim pięknym, właśnie tradycyjnym wieńcem, a w środku, jak w kaplicce, pięknie wyzdajane jest płodobizna naszego gazdy niebieskiego najwyższego, który pracy rolnika błogosławi. Tu są i ziółka wplecione, i ziorka w seleni jakiejś zboża, które się pięknie paradzą. Z gminy Grójec, przepiękny, oczywiście nie mogło zabraknąć tu różnych owoców, bo przecie Grójec jest najważniejszy na terenie Polski, sadowniczo, ogrodniczo, znakomicie się prezentujący. Parafia Wrociszew, miejscowość Bończa, pięknie pytomy. Idziemy z tymi wieńcami, tu wieniec w kolei, pięknie, ty z korona, ale taka bogato ogromna. I kolejny wieniec w kształcie księgi, która będzie złożona tamtez i na to parafia rzymskokatolicka Świętej Trójcy w Belsku Dużym. Parafia z Drwalewa, rzymskokatolicka Świętego Piotra i Pawła w Drwalewie. To kolejny zdziorek, mapa Polski, wyznajano pięknie i owoce. I tu widzę, że chłopy mają co dźwigać, bo ma swoją wagę. Kolejny urząd gminy Pniewy, pięknie paradzące się już z jesiennymi owocami, bo i głogi, i jarzębinka, i zioła, te, które na zdrowie człowiekowi, a poświęcone, mają przynosić szczęście. Mogielnice przyrektowane z darami, które pójdą do księży i te z pięknie wyzdajanym w formie korony, no niebywale, niebywale pięknie wyzdajany wieniec, proszę. I teraz poglewice się paradzą w formie serca, przyrektowane te z drobnych ziorek, pięknie wypleciony, z symbolicznym jakby kwiatem na sensie, w środku z siemienia lnianego chyba czy inne ziorka, pięknie wyzdajane, nie, to jest je. To jest kasza grycano, która się paradzi, i chleb z wieńcem. Pięknie pytomy. Kolejny wieniec to Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego z Nowej Wsi. Dożynkowy wieniec dla Lewiczyna z piękną kitką taką, jakby do przepiórki robioną wianuskiem, który drzewiej się z tymi ziorkami w polu ostawiało. Ten wieniec wity z różnych ziół i owoców, i tys, i i jarzębina, i inne kwiaty wplecione w pięknym dzbanie. Gmina Tarczyn, tak, jest parafia Werdun, pięknie pytomy. Nie, parafia. Z parafii tu jest pięknie wyzdajany w środku, och, pięknie wypieczony chleb, aż widać jaki trzęsący, chrupiący. Niedawno się jeszcze w piecu chlebowym opalał, a dzisiaj na święto chlebowe. I parafia Worów, tu wyzdajane z okorków drewnianych, serce pięknie przyryktowane, to wszystko na takiej konstrukcji, na gulesze jak kołacz, pięknie zdobiony chleb. Bardzo temu się oglądać, są ziółka, są kwiaty, wszystko co symbolicznie w wieńcu powinno się znojść. I wielki z Goszczyna, tutaj piękny wieniec, pod którym chłopy się trochę uginają, bo to jest symbol polski, taki graficznie utrzymany, wypełniony kompozycją kwiatową, kompozycją ziół. Do tego owoce, jakby ktoś myślał, że papryki nie z naszego terenu, to się myli, bo i u nas specjalizacją zaczęły być papryczne święta. I gmina Jeziórka, dekanat grójecki. A parafia Jeziórka, dekanat grójecki, gmina Pniewy. I tutaj mamy naszego świętego Jana Pawła, który rolnik był, jego praca był mu bliski, sam potrafił swoimi ręcami zarabiać na życie. A tutaj szczególne miejsce, bo jako biskup krakowski koronował gaździnę w Lewiczynie. Pięknie prosimy. Również ziorek
podobieństwo takie, polski kształtu, polski, do tego wielki krzyż kwiatowy i zespół, nasi przyjaciele, którzy przyjechali, adorują ten czas wielki poświęcenia i chleba, i wieńców, i darów tej ziemi. Zbliżamy się pomalućku, syćka, tak jak i wy. Pokłonić się tej gaździnie, najważniejszej gaździnce, Tucha, Matce Błeskiej, która od wieków gastuje w sanktuarium i Łostomili za chwilę poprosimy. Trwajmy w Bogu i Maryi Królowej Polski. To ona przez te wszystkie wieki obdarza nas wszelkim dobrem. Szczególną opieką ogarnia ziemię grójecką, a za siedzibę obrała sobie historyczny Lewiczyn. Spotykamy się dzisiaj tłumnie u jej stóp, aby wdzięcznym sercem, w modlitwie szczerej, podziękować za wszystko, czym nas obdarzyła. Za dorodne owoce, warzywa, zboża. O Maryjo, upraszaj łaski u swego Syna dla zawsze Ci wiernych mieszkańców naszej ziemi. Serdecznie witam wszystkich przybyłych do sanktuarium Matki Bożej Lewiczyńskiej, Pani Ziemi Grójeckiej. Drodzy rolnicy, dostojni goście, mieszkańcy powiatu grójeckiego, spotykamy się dzisiaj na dożynkach w lewiczyńskim sanktuarium, w przepięknej gminie Bezgórze, by wspólnie, uroczyście celebrować Święto Plonów, należące do najważniejszych i najpiękniejszych świąt polskiej wsi. Świąt o bardzo bogatej tradycji narodowej. Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku każdego rolnika. To radosny czas odpoczynku po ciężkiej pracy. W okazałych i misternie wykonanych wieńcach dożynkowych kryje się nie tylko radość z pomyślnie zakończonych żniw, ale też wdzięczność za zbiory, a przede wszystkim kryje się mozolna praca i codzienna troska mieszkańców wsi oraz ich głębokie przywiązanie do narodowej tradycji. Za dary waszych rąk, za owoce waszej pracy, jakże ciężkiej i mozolnej, składam wam słowa najwyższego uznania. Dożynki są przede wszystkim waszym świętem, świętem waszego trudu, korzystajemy z tego wszyscy. Jesteśmy wam wdzięczni za tą pracę, okazujemy wam szacunek. Dzisiaj mamy okazję to pokazać, podziękować za wysiłek i zaangażowanie, jakie wkładacie, tworząc plony. Życzę wszystkim, aby dla rolników i dla nas były dobre czasy, abyście korzystali z nowych możliwości i szans. Życzę dużo zdrowia i pomyślności wam wszystkim, waszym rodzinom i waszym najbliższym. Państwu życzę udanego święta. Dziękuję za przybycie na dzisiejszy dożynek. Módlmy się. Wszechmogący Boże i najlepszy Ojcze, Ty pozwalasz ludziom uprawiać ziemię i zbierać z niej obfite plony. Bądź uwielbiony za przyniesione tu owoce ziemi i pracy rąk rolników i pobłogosław te wieńce żniwne, owoce i warzywa. Spraw, by nikomu w tym roku nie zabrakło pożywienia. Wspomagaj swoją łaską wszystkich pracujących na roli i naucz nas dzielić się Twoimi darami z każdym, kto znajdzie się w niedostatku. Pozwól nam tak korzystać z dóbr tej ziemi, abyśmy zasłużyli na uczestnictwo wiecznej radości w Twoim domu przez Chrystusa, Pana naszego. Thank you.
Boża, do której dołączona jest, nie tylko dołączona, do której Bóg zaprosił człowieka i powierzył swój świat stworzony dla człowieka, człowiekowi, aby nim mądrze kierował i rządził. Papież ustanowił nawet, przeżywaliśmy go niedawno, Dzień Stworzenia, żebyśmy mieli okazję wyśpiewać hymn dziękczynienia. Z pola Idency śpiewali: otwieraj, Panie, szeroko wrota, niesiem Ci wieniec szerego złota. Zaściełaj, Pani, stoły i ławy, idzie do Ciebie gość niebywały. Zeby te dary przyjąć na naszą przyzbę, cyli na nasz próg, prosimy pięknie, żeby ku nam przyseł gospodarz dożynek, starosta powiatu grujeckiego, pan Marek Ścisłowski. Ogromny, dostojny, brązowy, z krzyżem na lśniącym czole. Z nowego żyta chleb nowy, chleb święty, dar dożynkowy. Gospodarzu, przyjmij od nas ten chleb upieczony z naszych zbóż. Uszanuj go i dziel tak, aby wszystkim nigdy nie zabrakło. Dziękuję za ten dorodny chleb wypieczonego z tegorocznego zboża. Przyrzekam dzielić go sprawiedliwie. Tak mi dopomóż Bóg. Żeby gospodarz zatroszczył się o to, żeby goście ty spróbowali, jako to smakuje chlebuś wypieczony z tegorocznych ziorek. Gospodarz w towarzystwie starostów teraz pójdą poczęstować was chlebem z tegorocznych ziorek wypieczonych. Państwo, jest mi niezmiernie miło, że mogę wraz z Wami uczestniczyć w uroczystych dożynkach powiatowych.
Dzisiejsze spotkanie, podczas którego zanosimy dziękczynienie do Boga za tegoroczne zbiory, po raz kolejny potwierdza, że dla nas Polaków tradycja stanowi niezwykle istotną część życia. Wciąż nas współtworzy, umacniając naród w wartościach, które wyznawały i którymi żyły pokolenia naszych przodków. Warto przytoczyć tu słowa największego z rodu Polaków, świętego Jana Pawła II. Twórzcie kulturę wsi, w której obok nowych wymiarów, jakie niosą czasy, pozostanie jak u dobrego gospodarza miejsce na rzeczy dawne, uświęcone tradycją, potwierdzone przez prawdę wieków. I choć na przestrzeni dziejów obrzędy dożynkowe zmieniały swój charakter, dziś jak dawniej dziękujemy za plony i prosimy o pomyślność przyszłych zbiorów. Pragnę z całego serca podziękować wszystkim rolnikom i ich bliskim. Jestem dumny, że kultywujecie wspaniałą, wielowiekową tradycję tego rejonu. Rolnicy, dziękuję wam za całoroczny wysiłek i poświęcenie oraz determinację w pokonywaniu trudności. Dziękuję za sąsiedzką pomoc i wsparcie. Życzę, by ten trud, który na co dzień podejmujecie, przynosił pomyślność i satysfakcję. Niech w waszych domach na stałe zagości spokój i radość. Niech dzięki waszej ciężkiej pracy nie zabraknie chleba powszedniego w żadnym polskim domu. Musimy również pamiętać, że ziemię, której tak naprawdę jesteśmy dzierżawcami, musimy także zachować dla przyszłych pokoleń. Napój mi, Maniusiu, mego kuniczka. Nie chcę, nie napoję, bo się konia boję, bo się konia boję, mam jeszcze młoda.
robotę i przyszłe czasy za tymi wieńcami coraz więcej mamy do wyrażenia. Pojawiają się tam i wyklejane różne figurynki, wyklejane zioreckami, cymalunki, to wszystko, co chcemy przekazać w dniu dzisiejszym tymi wieńcami. Wystarczy stąd popatrzeć, jak ogromne, jak piękne te wieńce, ile roboty trzeba było włożyć, żeby one dziśka tak pięknie się przed nami paradziły. Nagródźmy ich brawami i dziękujemy pięknie za robotę.